Dzień dobry, nazywam się Michał Grabski i jestem wójtem gminy Osiek. Chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia filmu o naszej gminie. Gminie, która jest gminą zieloną, do której warto przyjechać wypocząć i aktywnie spędzić czas. Jednocześnie w gminie, w której warto zainwestować. Serdecznie zapraszam. Gmina Osie leży w największym kompleksie leśnym w Polsce, jakim są Bory Tucholskie. Miejscowością gminną jest Osie, siedziba władz gminy, jednostek organizacyjnych oraz wielu zakładów pracy. Miejscowość ma charakter miasteczka, którego centrum tworzy trójkątny, nietypowy rynek. W rynku znajduje się siedziba Nadleśnictwa, Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Na południowym wierzchołku Oskiego Rynku ulokowany jest Kościół Katolicki pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego wraz z plebanią i organistówką. Kościół prezentuje się doskonale, czego efektem jest ścisła współpraca gminy z parafią, dzięki czemu udało się uruchomić środki unijne, za które zostały przeprowadzone remonty obiektów parafialnych. Strategiczne położenie gminy w stosunku do autostrady A1 i drogi ekspresowej S5 ułatwia szybkie komunikowanie się z resztą kraju. Obszar gminy jest zalesiony w ponad 70%, a osią hydrologiczną jest pięknie wijąca się rzeka Wda. Walory przyrodnicze sprawiły, że gmina już w latach 20. ubiegłego stulecia była postrzegana jako gmina turystyczna. Budowa elektrowni wodnej w miejscowości Żur przyspieszyła ten proces i sprawiła, że wody Wdy rozlały się na powierzchni ponad 400 hektarów. Rzeka Wda z pięknym przełomem w miejscowości Stara Rzeka, wiekowe bory porastające jej brzegi są doskonałym miejscem do uprawiania różnych form turystyki. Szczególną popularnością cieszą się spływy kajakowe, szlaki Nordic Walking czy trasy rowerowe. Walory przyrodnicze zdecydowały, że obszar gminy wszedł w skład leśnego kompleksu promocyjnego pod nazwą Bory Tucholskie. Cenne przyrodniczo miejsca przeważyły także o utworzeniu Wdeckiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Osiu. Obecnie siedziba parku z nowoczesnym zapleczem edukacyjno-przyrodniczym powstaje w miejscowości Tleń. Budowa tego kompleksu była możliwa dzięki współpracy samorządu gminy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Perłą nie tylko gminy, ale całych Borów Tucholskich jest wspomniana miejscowość Tleń. Swoista brama na Bory i Zalew Żurski. To tutaj mają swój początek i koniec liczne szlaki turystyczne, a miejscowość na turystów działa jak swoisty magnes, goszcząc ich w coraz to dłuższym sezonie turystycznym. Bogata oferta hotelarska i gastronomiczna stwarza dla turystów doskonałe miejsce do wypoczynku. Tleń jako miejscowość turystyczna znana jest w Polsce od wielu, wielu lat. Przemiany gospodarcze, jakie dokonały się na terenie gminy w latach 90. poprzedniego stulecia, nie ominęły również i tej miejscowości, ale tylko z korzyścią dla jej funkcjonowania. Skok cywilizacyjny, który dokonał się na przestrzeni tych ostatnich 30 lat, wpłynął bardzo mocno na status gminy. Prężni gospodarczo mieszkańcy oraz aktywny samorząd to wektory rozwoju naszej lokalnej społeczności. Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy uwidoczniła się już w końcówce lat 80. poprzedniego stulecia. Firmy, które w tamtym czasie powstawały, okazały się prawdziwym kołem zamachowym lokalnego rynku. Silne zakłady stolarskie, mięsne czy branża metalowa to tylko niektóre dziedziny dynamicznych przemian w naszej gminie. Troska samorządu gminy o zrównoważony rozwój sprawiła, że poza wymienionymi dziedzinami gospodarki bardzo dobrze rozwija się budownictwo jedno, jak i wielorodzinne. Gmina należy do nielicznych w województwie, które notują w ostatniej dekadzie dodatnie wskaźniki demograficzne. Współpraca samorządu gminy z powiatem w minionych latach zaowocowała wielkimi zmianami w poprawie jakości szlaków komunikacyjnych. Wszystkie drogi powiatowe na naszym terenie zmieniły się nie do poznania, co niewątpliwie poprawiło dostępność komunikacyjną gminy. Bogata infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna objęła prawie wszystkich mieszkańców wspólnoty. Gmina jako jedna z pierwszych w województwie zdecydowała się na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków,
która od początku działalności spełnia wysokie wymagania jakościowe do oczyszczanych ścieków. Wizytówką gminy są bardzo dobrze wyposażone i wyremontowane obiekty edukacyjne. Przy każdej szkole znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe, tak zwany ornik. W minionym roku do użytku oddany został stadion sportowy z zapleczem lekkoatletycznym i boiskiem treningowym ze sztuczną murawą. Organizacją imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury oraz organizacje pozarządowe. Wiele z tych imprez ma wypracowaną markę, w których uczestniczą mieszkańcy gminy, goście z powiatu i turyści z całej Polski. Bogate życie kulturalne i sportowe otwiera przed młodymi ludźmi szerokie możliwości swojego rozwoju poprzez udział w zajęciach oferowanych przez te organizacje. Gmina Osie to bardzo dobre miejsce do zamieszkania, wypoczynku i pracy.